Witam serdecznie w kolejnym odcinku z racji żywnościowych. Z góry przepraszam za swój głos, ale niestety jestem po tygodniu choroby na grypsko, jakieś mnie dziwne dopadło i no po prostu będziemy musieli robić to w ten sposób, tak? Będę troszeczkę śmiesznie przez nos brzmiał. To, co widzimy przed sobą, jest to racja żywnościowa SR2. Jest to polska racja żywnościowa wyprodukowana przez firmę Arpol, chociaż jak wiemy i tak w środku są rzeczy niekoniecznie Arpol. Były tam na przykład w zeszłej racji, który odcinek możecie obejrzeć tutaj na tej karcie. Była to racja SR4 bodajże? Tak, SR4. Było też dużo rzeczy z rolnika oraz też z innych firm, dlatego też bez zbędnego przedłużania nie będę odczytywał na początku, co ta racja zawiera w sobie. Rozpakujemy ją sobie i dopiero sobie zobaczymy. Także bierzmy się za unboxing, unpacking, nie wiem jak to nazwać. Znowu niestety muszę nagrywać w ten dziwny sposób. A, fajnie by było, jakbym miał nóż ostry. A, jest ostry, dobra. Ok. Znowu nagrywam to w ten dziwny sposób, gdzie staram się nie potknąć statywu. Co my tu mamy? Tutaj mamy standardową paczkę, w której mamy nasze akcesoria, worki strunowe, sraj taśmy i inne bzdety. Tutaj sobie może, właściwie to powyjmuję najpierw taką ksylitol, czyli ta guma do rzucia słodzona ksylitolem, chusteczka nawilżana, sól oraz pieprz. Dik tym razem o smaku jabłkowym. Standardowo koficzek. O i właśnie, w zeszłym odcinku mówiłem o tym, że kofik to jest bardzo podobny cukierek do kopalnioka. Nabyłem kopalnioki, były w Biedrze, bo był jakiś tydzień śląski i po prostu były dostępne. To możemy sobie porównać kształtem i barwą do kopalnioków. Niestety nie było kawowych kopalnioków, no ale to właściwie to samo, tylko trochę o innym smaku. Tutaj mamy nasz papier toaletowy oraz serwetkę. No i resztę worków strunowych. To nie będę tego rozpakowywał, to jest po prostu folia. To sobie odłożymy na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Tego też raczej nie będziemy używać. Zaraz porozkładam sobie to na talerze, jak wyjmę. Co my tutaj mamy? Konserwa tyrolska. Aha, czyli zwykła tyrolka. Jest to inna konserwa, co prawda, niż była ostatnio. Dostarcza nam 264 kilokalorie w 100 gramach. Czyli akurat, no 264 kilokalorie dalej. Mamy nasz bezpłomienny podgrzewacz chemiczny, z którego no raczej w tym momencie nie będę korzystał, po prostu nasz obiadek sobie wrzucę do wrzącej wody i w sumie odgrzeje się dokładnie w ten sam sposób, a nie będzie mi śmierdzić w mieszkaniu. To myślę, że ma to sens. Dalej. Mieszanka owoców liofilizowanych. Hej. A, jest, faktycznie. Jest tutaj, zobaczcie. Wow, super, zobaczcie, ananas, truskawka, jabłko bez skórki, banan, wiśnia. Ale super, ja myślałem, że to jest ta herbatka. Albo, że się suchary rozwaliły, bo tak coś mi szeleściło. Sposób stosowania: do bezpośredniego spożycia lub po uwodnieniu z niewielką ilością wody. Sprawdzimy sobie obie wersje, bo jestem mega ciekaw. Wow, okej. Koncentrat napoju izotonicznego. O smaku cytrynowym. Hydrotonik. To jest ciekawe. A faktycznie, no jest koncentrat napoju izotonicznego. Nie czytałem specjalnie listy, żeby się zaskoczyć po prostu, co tu może być. No dobra, to sobie spróbujemy, oczywiście. Nasze danie główne. Mięso z kaszą gryczaną. Bo jak spadały z ciężarówki te racje, to czytałem tylko, jakie jest danie główne. Nie czytałem, jakie są akcesoria i to wszystko inne. Gotowe do spożycia po podgrzaniu, czyli tej nie możemy zjeść na zimno. co ciekawe. W 100 gramach dostarcza nam 127 kilokalorii, czyli w 300 gramach wychodzi to tyle, bo mi się nie chce liczyć, sorry. Nie mam głowy, jestem chory i mam temperaturę. Co my tu dalej mamy? Ok. Rurka do napojów. Panzer łyżka. Super. Ona jest naprawdę świetna. Jest równa metalowej łyżce jak dla mnie. Mamy jeszcze więcej dobroci. Ok. Co my tu mamy? Baton owocowo-złożowy o smaku morelowym. O, morelka. Nice. No i nasze panzerwafle. Wyjątkowo spieczone panzerwafle. W ogóle słuchajcie tego. Nic im się nie stało. Dobra, konserwy spróbujemy normalnie z chlebkiem. Wiem, że to tam polowo raczej nie, ale no nie jemy w polu, tak? Dobra, w takim razie wezmę się za rozłożenie tego może na jakiś talerz i przygotowanie sobie naszych posiłków, czytaj dania głównego. Także widzimy się za chwilę. Wsypiemy sobie ten nasz liofilizat. I od razu właściwie go spróbujemy w sumie. O wow. Ok, są trochę pokruszone. Nie będę wysypywał wszystkich w takim razie. I zobaczcie jak to wygląda. Suchutkie, leciutkie owoce. Spróbujemy truskawki może. To będą takie owoce w sumie jak w musli zbożowym, jak sobie kupujecie, no to jest to, co najpierw się wyżera z musli. Świetna sprawa. Ja w ogóle uwielbiam liofilizowane owoce. Często nawet jak jest taka halogenowa suszarka do grzybów, często wrzucałem sobie takie jabłka czy truskawki i w ten sposób sobie to żarłem. Polecam, jeżeli ktoś ma coś takiego, niech sobie ususzy owocki. Świetna rzecz, świetna przekąska. Ojej, banany. Super sprawa. Spróbujemy sobie jeszcze jeden owoc wrzucić do kieliszka i zalać go wodą. Może zrobimy timelapsa z tego, jak te owoce się... jak ten owoc nabiera wody. Spróbuję zrobić to drugim telefonem. Niestety drugi telefon to jest Samsung i ma bardzo chujowy aparat. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? Jest to eksperyment i siedzicie w tym ze mną. Ok, więc nasza truskaweczka ląduje sobie w szklance. I kapnę na to wody i zobaczymy, co się wydarzy. Może trochę za mało. Złapię tę wodę? Na pewno kolor odzyskuje. Hej! Złapię tę wodę. No dobra, także dorzucimy sobie może jeszcze banana i dorzucimy sobie jeszcze wisienkę. Zrobimy sobie kompot z suszonych owoców. Trochę tu pochlapałem szklankę. Ej, trochę odstało tego koloru. No dobra, niech się nasącza. Nasze jedzonko już się tutaj jakby gotuje i zrobimy sobie jeszcze ten napój izotoniczny do popicia. I zastanawiam się, czy po prostu nie użyć, nie robić tego w szklance, tylko w tym bezpośrednio. Zawsze to jedna rzecz mniej do mycia. A że jestem chory, no to jakby jedna rzecz mniej do roboty. I tak sobie chyba zrobimy w tym, właśnie. Nie będę robił tego w szklance. Wykorzystamy wszystko to, co jest dostępne w racji. Sam proszek pachnie dosłownie jak Vibowit. Albo jak... w sumie, kurde, wiecie jak co? Pachnie dokładnie tak samo, jak to. Mam nadzieję, że nie będzie tak smakowało, bo w sumie cały tydzień to piję i mam już tego szczerze dość. Okej, co my tu mamy zrobić z tym? No więcej. Mamy tu jakieś instrukcje? Ach, jest! Patrzcie, tutaj jest do kreski. Szkoda tylko, że nie jest to jakby przezroczyste albo gdzieś w środku nadrukowane. No dobra, lejemy tu wodę i tyle. Dobra, zdaje się, że jest to 250 ml, także zamykamy, rozmieszamy. A, jednak coś jest dziurawe. Coś jest nieszczelne, już zaczęło mi cieknąć po palcach. No dobra, trochę delikatniej będę tym trzepał w takim razie. Dobra, myślę, że wystarczy. Postawimy sobie to tutaj. I zaraz będziemy spożywać nasze dane główne. Jeszcze tylko w międzyczasie spróbujemy sobie tych owoców. Nie czuję, jakby ta truskawka zrobiła się taka bardziej ciepłowata. Nadal jest chrupiące. Banan troszeczkę koloru odzyskał. Zdecydowanie lepsze są na sucho. Jeżeli będziecie kiedyś jeść liofilizaty, to jedzcie je na sucho. W sensie owoce. To smakowało jak nic. I to takie niezbyt dobre nic. Dobra, to spróbujmy w takim razie naszego przepysznego batonika o smaku morelowym. Wcześniej był gruszkowy i gruszkowy był naprawdę dobry. Smakował sobie taką dziką gruszką. Zobaczymy jak morelowy. Morelowy mam wrażenie, że jest taki trochę suchszy, chociaż w zasadzie. Spróbujmy. Nie ma to jak się obżerać przed obiadem, nie? Nie no, jest trochę suchszy. Czuć te morele, ale naprawdę nie aż tak intensywnie jak było czuć gruszkę. Tutaj wiadomo, jakieś tam zboża to czuć, że są, ale tej moreli naprawdę niewiele. Jest taki nijaki, dosłownie bardziej czuję ten opłatek niż czuję morele, te owoce. Dziwne. Nie jestem fanem. No ale hej, to sobie zostawimy na później w takim razie i spróbujmy te rolki. Nie będę jadł jej na sucharach, ponieważ te suchary no to totalnie nie jest historia dla mnie. Zostaną mi na awarię w razie jakby trzeba było używać tych sucharów. Natomiast tyrolka prezentuje się nam w sumie jak tyrolka, wygląda w dużej mierze dokładnie tak samo jak wyglądała poprzednia. Także spróbujmy sobie jej samej. Opa, uciekająca. Jest trochę tłustsza. Mam nadzieję, że nie będzie taką dyktą jak była tamta konserwa z poprzedniego odcinka, bo no nie byłem szczerze zadowolony z niej. Pachnie już lepiej, przynajmniej ma jakiś zapach. No to już jest lepsze, to już jest dużo lepsze, zdecydowanie lepsze. Tu już czuć jakąś przyprawę. Przede wszystkim ta galaretka ma jakiś smak, a nie tylko tę azotyno-sodową galaretkę, po prostu jak zwykła sól do peklowania. Nie czuć tym, tylko ma jakiś swój taki słonawy, charakterystyczny smak. Jest zdecydowanie tłustsza od poprzedniej konserwy, od tej zwykłej mielonki wieprzowej. I ma zdecydowanie więcej smaku, nie tylko takiego wieprzowego, ale czuć też przyprawy, czuć też delikatnie pieprz, czuć też ten listek laurowy. Także no poprawa Arpo, poprawa, nie jestem aż tak zawiedziony. I jak konserwa, to tylko z chlebkiem, spróbujemy sobie na chlebku. No i można zrobić dobrą konserwę. Zaschło mi w gębie. Więc sobie przepijemy naszym izotonikiem. rureczka do napojów nie była przetestowana w ostatnim odcinku, także rureczka do napojów w polskich racjach wygląda tak, jest taka dość gruba, znaczy w sensie jak słomka, taka zwykła, tylko jest sztywniejsza i kruchsza. W chuj kruchsza, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie to widać, ale niestety musimy przelać sobie do szklanki. Po jakimkolwiek dotknięciu tej rurki po prostu się złamała i rozpadła. Boo! Shame! W takim razie przelewamy izotonikę do szklanki. I przy okazji zobaczymy sobie jego kolor i w ogóle. Ok, kolor prezentuje się tak. Dość taki intensywny żółty kolor. W zapachu no pachnie dokładnie jak Tantum Flu. Dosłownie tak samo. To jest jedna chemia. Zobaczymy jeszcze jak w smaku. W konsystencji jest taki trochę gęsty, jakby już widzę, że nie jest taki płyn, tylko jest taka troszeczkę zawiesina. Zobaczymy jak w smaku. Typowy izotonik, tylko mało czuć cytryną. W smaku jest, no kurwa niestety, ale dokładnie taki sam jak Tantum Flu. Jest delikatnie słodkawy, jest delikatnie słonawy. Jak ktoś lubi izotoniki, te choćby formuł czy cokolwiek tego typu, to smakuje bardzo podobnie, tylko to jest gęstsze. Prawdopodobnie ze względu na to, że zawiera glukozę. Zaraz zobaczymy. Sacharoza, maltodekstryna. To prawdopodobnie ta maltodekstryna tak zagęszcza. Fruktoza. Cukry proste. To tak jakbyście byli w szpitalu i dostali glukozę do picia, bo na przykład po pobraniu krwi wam się zasłabło, to smakuje, znaczy ma konsystencję tej glukozy, którą dostajecie. W smaku jest to Tantum Flu, bądź jakakolwiek inna cytrynowa saszeta na grypę. I jest delikatnie słonawe do tego, tak najprościej mogę to opisać. Zaraz wyjmę sobie z kąpieli wrzątkowej nasze danie główne, prawdopodobnie już się podgrzało, ponieważ nagrywa się to 17 minut, wystarczy. To teraz będę miał problem, żeby to wyjąć. Więc mamy już wyjęte nasze danie, jest naprawdę ciepłe. Teraz się zajmiemy wyjęciem łyżeczki i do dzieła. Także tak prezentuje się cała ta nasza racja żywnościowa w pełnej krasie, czyli to co mamy, konserwę, owoce, naszą kaszę z mięsem, suchary, izotonik, batonik i te inne pierdoły. Także przystąpimy sobie do otwarcia naszego głównego dania. No i sprawdzimy ile to warte, jak to smakuje. Opa. Okej. Na pewno co czuję, to wieprzowinę. Ponieważ mamy tutaj gotowane mięso z łopatki wieprzowej, kaszę gryczaną, prażoną, gotowaną. Zdaje się, że wszystko na razie się zgadza. Wywar z gotowania mięsa, czyli to mięso jest po prostu gotowane i wywar jest jako sos, po prostu ten bulion, który się wygotował. Marchew, groszek, kukurydza. No i by się zgadzało. Dobra, także spróbujemy sobie, zobaczymy jak to smakuje. Najpierw to jakby rozmieszam. Ok, zdaje się być trochę suche. Pachnie dobrze. Czy ten telefon złapie fokus? Pachnie dobrze. Teraz sprawdzimy jak smakuje. Jebnę temu gościowi. Czy będziemy musieli to dosolić, czy nie? Najpierw samą kaszę. Strasznie rozgotowana. Strasznie wodnista. Absolutnie nie ma żadnego smaku. Jest to wypełniacz. A to dziwne, ponieważ kasza powinna mieć swój smak. Prawdopodobnie ją za mocno wypłukali jak ją gotowali. Taka jest moja teoria przynajmniej. Zaraz sobie chyba dosolimy, to będzie miało lepszy smak. Teraz spróbujmy mięsko. Mięsko suche i bez smaku. To jak, na jakim poziomie był gulasz, a na jakim poziomie jest to, to jest niebo a ziemia. To nie ma smaku. Autentycznie nie ma smaku. Tu czuć wodą. Tutaj nie ma tego wywaru, który się wygotował, o którym jest mowa w opisie. Po prostu nie czuć niczym. Woda. Całą wodą. Mięso z wody, kasza z wody. Posolimy sobie, no. To jest mój dzisiejszy obiad, także... No i popieprzyć też by się w sumie zdało. A teraz na drugim telefonie zobaczycie, ile jest pieprzu. Koniec. Dobra, wymieszamy to i zobaczymy, czy cokolwiek pomogło. To jest pełno, po prostu. Porcja jest konkretna, tylko żeby jeszcze miała jakiś smak. No, teraz jest zupełnie inaczej. Przynajmniej czuć solą i pieprzem. Trochę się zawiodłem, ponieważ strasznie lubię kaszę gryczaną i pamiętam, że ona miała taki swój... charakterystyczny smak. No przecież każdy w życiu kaszę jadł, także wie, jak smakuje kasza gryczana. Powiem tak. Jestem trochę zawiedziony tym, jak to smakuje. No ale niestety to jest mój obiad, więc czy mi smakuje, czy nie, muszę to opieprzyć. Mało tego, jem to w domu, a nie w polu, także powtarzam, to jest testowane w warunkach domowych i z jakby porównaniem na warunki domowe. W sensie, no jak ktoś sobie tam gotuje jedzenie i spożywa je w domu, nie, wiadomo, w warunkach bojowych wszystko smakuje. Ja tutaj porównuję tylko i wyłącznie do zwykłych takich domowo gotowanych rzeczy. Z poprzedniego odcinka gulasz był absolutnie świetny. Tutaj i domowo, i polowo, no po prostu 11 na 10. To dałbym takie 4 na 10 smakowo. Zjem, posilę się, ma swoje wartości odżywcze, ale czy jakoś mnie to usatysfakcjonowało? Raczej nie. Przejdźmy sobie jeszcze do tego kofika, o którym wspominałem, bo to kofika pokazywałem w zeszłym odcinku i zobaczcie. O, teraz się udało go otworzyć. Otworzymy sobie kofika i otworzymy sobie kopalnioka. Są takie cukierki ziołowe. Jak ktoś lubi cukierki ziołowe, najlepsze możliwe istniejące cukierki. Jak tylko widzicie w sklepie, wykupujcie zapas. Jest dokładnie tak samo zapakowany. To jest kopalniok, a to jest kofik. Dokładnie ta sama forma, tylko kopalniok ma jeszcze tutaj wybite śląskie insygnia, a kofik nie ma nic. Dokładnie ta sama forma cukierka. I jak kupicie kopalnioki kawowe, będą dokładnie takie same jak kofik. No i okej, więc tak prezentuje się nasza racja żywnościowa SR2. Z ciekawych rzeczy na pewno była ta mieszanka owoców liofilizowanych. Zastanawiałem się właśnie, kiedy w polskich racjach spotkam jakieś owocki, coś bardziej takiego żywego dla żołnierzy. To na pewno podwyższa morale w jakiś sposób. I kiedy spotkam się z czymkolwiek innym niż tą herbatką owocową, która jest praktycznie w każdej racji, którą do tej pory widziałem. Super, że jest izotonik, super, że są owoce. Natomiast mówię, konserwa poprawiła się, za to główne danie skiepściło się. Całej tej racji dałbym 6,5 na 10, tak w mojej prywatnej ocenie, ze względu na to, że danie główne jest jakie jest, ale mówię, konserwa się poprawiła. No i mamy coś innego, mamy izotonik, mamy jeszcze nasze owocki liofilizowane. No a poza tym jest to, co jest w każdej racji, czyli batonik, chusteczki, diki i tak dalej. No dik jest jabłkowy. Ja nie lubię takich cukierków, wolę ziołowe cukierki, dlatego unikam spożywania tych dików, przepraszam. Nie będę wyznacznikiem, nie będę dikowym specjalistą. Nie jest to dla mnie po prostu, nie lubię cukierków owocowych. Także co, ja sobie przystąpię do konsumpcji tego, bo to jest mój dzisiejszy obiad. Natomiast Was zapraszam jeszcze raz do obejrzenia sobie poprzedniego odcinka z racji SR4. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, co tam chcecie. Można też wspierać kanał za 5 zł, jak sobie ktoś ma takie życzenie, żeby po prostu mieć na te racje żywnościowe, jeżeli się Wam podoba. No i tyle, no widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się na streamach, na Twitcha zapraszam, na TikToka zapraszam, tu się powinny Wam wyświetlić wszystkie te nazwy, postaram się nie zapomnieć o tym w edycji. No i co? Pozdrawiam serdecznie, cześć!